Od dzisiaj przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków jest droższy. Koncesjonariusz ponownie podniósł ceny i to dość wyraźnie. 3 dychy za 2 bramki, nie? Mhm. No trochę dużo, nie? Trochę dużo, no ale co zrobić? Niektórzy kierowcy podwyżki nie odczuli, a przynajmniej tak im się wydawało. Nie byłem zaskoczony, ponieważ na aplikacji mobilnej przejrzałem, więc dla mnie cena się nie zmieniła. Prawdą jest, że płatność kartą i gotówką jest najdroższa. To 15 zł za przejazd przez bramkę. Jednak ci, którzy za przejazd 60-kilometrowym odcinkiem autostrady płacą w sposób automatyczny, czyli na przykład za pomocą aplikacji mobilnych, również mają drożej niż do tej pory. Było 10 zł, a jest 13. Dołożymy koszty paliwa, dołożymy wszystko i tak dalej, no to już się wyprawa jakaś tam robi, tak? Czy biorąc pod uwagę ogólny wzrost cen, który jest wszędzie, no to nie jest dobrze. Nie przekonuje również tłumaczenie koncesjonariusza, że wszystko drożeje. Ciężko mi powiedzieć, czy inflacja wpłynęła tak bardzo na ich koszta utrzymania, ale myślę, że troszeczkę za dużo podnoszą. Jakaś podwyżka, ale i tak było drogo. Przeliczając na kilometry między bramkami jest za drogo. Właśnie rosnące koszty utrzymania i remontów mają być głównym powodem zmian w cenniku. To są przesłanki natury ogólnogospodarczej. Wszyscy widzimy, że wszystko wkoło drożeje, a w przypadku działalności polegającej na zarządzaniu drogą najwyższej kategorii, jaką jest autostrada, istotnym składnikiem kosztów są usługi i materiały budowlane, które drożały jeszcze szybciej w ostatnim okresie niż wszystko inne. Trudno uciec od takiej zwyżki kosztów. W 2022 roku średnio w ciągu doby przez koncesyjny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków przejeżdżało ponad 46 000 pojazdów.